dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnym krowem Pałacu Szena Muzeum w Sosnowcu. Bardzo się cieszę, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie. To ogromnie nas cieszy, ponieważ zresztą nie miałem wątpliwości poznać Pana Profesora. Tematyka dzisiejszego spotkania to było pewne, Panie Profesorze, że przyciągnie takie liczne grono odbiorców. Także, drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam naszego gościa specjalnego, Pan Profesor Andrzej. Witam serdecznie żonę Pana Profesora, Panią Krystynę. Bardzo się cieszę, że Pan Drodzy Państwo, bardzo przepraszamy najmocniej za chwilowe opóźnienie, ale trwało jeszcze spotkanie Pana Prezydenta, którego chwilowo jeszcze jest z nami, ale wiem, że w związku z tym, że obowiązki Pana Prezydenta wyzywają, trwało godzinę spotkanie, jeszcze rozmowa z Panem Profesorem, także Panie Prezydencie, cieszę się, że chociaż na moment Pan Profesor zaczął. Oczywiście każdego z Państwa chciałbym przywitać z imienia i z nazwiska, bo każdy z Państwa jest dla nas równie cenny, ale pozwólcie, że ograniczę się do jednej osoby, której obecność ogromnie mnie wzrusza. Jest z nami były minister górnictwa, pan Franciszek Wszołek. Bardzo serdecznie. Proszę wybaczyć, jeżeli ktoś się poczuł urażony, że nie przywitałem go z imienia i z nazwiska. Za chwilkę oddam głos mojemu koledze z sąsiedniego zaprzyjaźnionego Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan Arkadiusz Rybak. Panie profesorze, bardzo proszę, tu jest miejsce dla pana profesora. Proszę usiąść. Może jak się zmęczę, to tutaj już. Tak, dobrze. Panie dyrektorze, to ja w takim razie oddaję mikrofon i mam nadzieję, że liczymy też na głosy z sali, bo będzie taka możliwość, zobaczymy, ile to spotkanie potrwa. Nie mamy dzisiaj jakichś ograniczeń, także drodzy Państwo, czujcie się swobodnie. Cieszę się, że już skorzystaliście z kawy, herbaty. Każdy się czuje wzmocniony, więc myślę, że 4 godziny minimum możemy posiedzieć. Drodzy Państwo, powiem tylko, że Pan Profesor specjalnie przybył na to spotkanie. Wczoraj późnym wieczorem przyleciał także z Parlamentu Europejskiego. Bardzo się cieszymy, że znalazł dla nas czas. Oddaję głos Panu Arkadiuszowi Rybakowi. Dzień dobry, witam Państwa. Dla mnie to zaszczyt, że mogę prowadzić takie spotkanie. Cieszę się i dziękuję za zaproszenie naszego Muzeum Sosnowieckiego, mówię naszego, bo Zagłębiowskiego. Jesteśmy przecież w tej naszej małej ojczyźnie i mamy do siebie zaledwie kilka czy kilkanaście kilometrów. Myślę, że tą naszą zagłębiowską tożsamość wspólnie staramy się podtrzymywać, a pan profesor jest jednym z tych osób, które nas w tym wspomaga. I proszę Państwa, podzielę się taką refleksją też tu z kolegą Pawłem, dyrektorem Muzeum Sosnowieckiego, jeszcze przed wejściem do budynku spuentowaliśmy tak tutaj osobę pana profesora, że w pewnym stopniu pomnikowa osoba, tak? Bo samo nazwisko jednak zobowiązuje. Ja też, kiedy pierwszy raz spotkałem pana profesora, no jak się to mówi kolokwialnie, no kurczę, gier, tak? Ale okazuje się, że to niezwykle miły pan i bardzo bezpośrednio w kontakcie, bo my tutaj z kolegą dyrektorem reprezentujemy to pokolenie w tej epoce gierkowskiej, czyli ojca pana profesora urodzone, tak? Czyli możemy powiedzieć, że byliśmy poprzez naszych rodziców jakimiś beneficjentami tej epoki, natomiast dzisiejsze... Ale nie świadkami jeszcze. Dlatego najbardziej dla nas tutaj to jest wyzwanie, aby dzisiejsze spotkanie poprowadzić tak, aby Państwo zgromadzeni, którzy przyszliście spotkać się z Panem Profesorem, no, żebyście się poczuli też jak w rodzinie, bo temat dzisiejszego spotkania, czy taki temat wywoławczy, to jest w kręgu rodziny. Rodziny, która przecież przemieszczała się przez Europę, rodziny, która i przed II wojną światową, i po II wojnie światowej w różnych rejonach i gospodarczych, i politycznych żyła. No i dzisiaj chcielibyśmy o tych sprawach porozmawiać i
w kręgu rodziny się znaleźć, a myślę w efekcie, jeżeli Państwo będą skłonni później zadawać pytania, poczujemy się tutaj właśnie w takim rodzinnym gronie. I Panie Profesorze, no chciałbym przede wszystkim poprosić o takie refleksje. Pierwsze, Pan urodził się jeszcze w tych ostatnich latach przed II wojną światową, później wybuchła wojna. Jako dziecko znalazł się Pan w Polsce, ale pierwsze takie wspomnienia, jakie Pan sięga gdzieś tam do tych lat, kiedy jeszcze z mamą, tatą gdzieś tam w dalekich krajach, w Belgii byliście. Co by mógł Pan przytoczyć tutaj jako taki początek tej całej historii życiowej? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, ja, jak powiedziałem, jestem tutaj, a dyrektor wspomniał, no, urodziłem się przed II wojną światową, czyli Państwa, a parę dni temu skończyłem 80, więc widzisz, Franek, jak nam wypominają nasz. Jestem w związku z tym świadkiem historii, świadkiem wielu wydarzeń. Trochę widzieliśmy, prawda, Franku? Musimy to opisać, musimy przedstawić ludziom młodszym, którzy siedzą tutaj na sali w średnim wieku i młodszym od nas, jak to rzeczywiście było, bo wiele rzeczy się zapomina, o wielu się nie mówi celowo, bo są niepolityczne, prawda? A historia i polityka to są dwie różne sprawy, dlatego problem polityki historycznej jest bardzo kwestią nadużywaną, wykorzystywaną przez różnego rodzaju ugrupowania polityczne, które się zwalczają i na tym próbują robić swoją propagandę przygotowywać. Jeśli chodzi o moje wczesne lata, rzeczywiście one są związane z Belgią. Mój ojciec, właściwie rodzice, ojciec wyjechał do Belgii w 1937 roku, ale muszę jeszcze zacząć wcześniej. W ogóle ojciec urodził się w Porąbce. No, w rodzinie, że tak powiem, tutaj tutejszej, zagłębiowskiej, bo tak nie do końca, dlatego że jego ojciec przywędrował do Zagłębia za pracą na początku ubiegłego stulecia. Adam Gierek, mój imiennik, taka była tradycja rodzinna, że synowie pozyskiwali imiona po dziadkach. No nie wiem, może w innych regionach czy w innych rodzinach też podobnie jest. Natomiast córki po babciach, prawda, także miła oczywiście tradycja. Mój dziadek Adam, którego nie znałem, mój ojciec go też nie znał, bo miał 4 lata, jak zginął, niespełna 4 lata, jak zginął na kopalni Kazimierz Juliusz, czyli na tym tak zwanym Juleuszu. Juleusz się mówiło, prawda? Juleusz. Tak. Zginął i miał wtedy 26 lat, zostawiając moją babcię Paulę, Paulinę, Paula mówiło się, z dwójką dzieci. Starszym był mój ojciec 4-letni, no i ciotka Hela Gajewska później po mężu, która dwa lata temu zmarła w wieku prawie 100 lat i która no, też była właśnie, szkoda, że nie zrobiliście z nią wcześniej również różnego rodzaju wywiadów, ponieważ to była też osoba, która wiele mogłaby powiedzieć. I wówczas oczywiście działo się to jeszcze podczas zaborów. To były zabory rosyjskie. Notabene o tych zaborach też sobie przypomniałem, kiedy ojciec zmarł,
i załatwialiśmy formalności urzędowe, proszę sobie wyobrazić, wszystkie dokumenty, metryki i tak dalej były w języku rosyjskim napisane cyrylicą. Także to jeszcze jest te ślady zaboru. W każdym bądź razie była to biedna rodzina. Babcia ciężko pracowała i później już z drugim mężem dzieci były starsze. Ojciec miał wtedy około 10 lat, już tak mniej więcej, wyjechali do Francji. To była pierwsza emigracja. Taka była sytuacja wtedy. Nie było pracy i trzeba było emigrować. Po powrocie, a właściwie po wyrzuceniu z Francji, ojciec działał tam wśród górników polskich, pracował na kopalni w Pas-de-Calais w północnej Francji. Ja nie mówię o tych czasach wcześniejszych, przedtem u Bauera pracował, a na kopalni zaczął pracować w wieku 13 lat. Najpierw w kopalni soli w Alzacji z ojczymem razem, Jarosem, ojczym Jaros. I później już w kopalni węgla w północnej Francji. I muszę powiedzieć, że do dziś dnia jest tam odnotowany, zapisany jako przedstawiciel Polski, ale w tej historii Pas-de-Calais jest. Do mnie zgłaszają się ludzie. Jest stowarzyszenie, które powstało imieniem Edwarda Gierka tam. Ono wcześniej powstało niż inne stowarzyszenia. W każdym bądź razie jest tam w annałach tego okręgu uznany jako postać wybitna, która tam działała. Co się działo? Proszę Państwa, w 1933 roku ten kryzys wcześniejszy, on długo trwał i Francuzi w tym czasie po prostu ograniczali pracę i kazali Polakom, tym górnikom polskim, wracać do Polski. Wybuchły wtedy strajki. Był wielki strajk okupacyjny, kiedy mój ojciec w tym strajku był jednym z liderów, ponieważ jako młody chłopak nauczył się języka francuskiego. To był jego właśnie wtedy, kiedy był we Francji, nawet pierwszy język, nazwijmy to tak. I w związku z tym go po prostu ci Polacy poprosili o to, żeby był tłumaczem, no był liderem tam. Ten strajk okupacyjny się skończył po pewnym czasie. No i zaraz na drugi dzień po wyjściu z dołu dostał nakaz, czarny list, prawda, z prawem całkowitego zakazu powrotu. Wsadzili go do pociągu z jedną walizeczką, szybko miał się spakować, wrócił do Polski. No i w Polsce, już w wieku 23 lat, w Polsce go wzięli do wojska. Do wojska, do stryja na 3 lata. Oczywiście był odizolowany od innych, ponieważ dali go do transportu jako kierowcę. Jeździł w artylerii, ciągnikiem, ciągnąc te działa, prawda, które tam mieli. Przez 3 lata służył na Ukrainie. O Ukrainie by też dużo mówił, ale to już nie temat na dzisiaj. Kiedy skończył i wrócił do Zagłębia, oczywiście nie było pracy. Nie było pracy w dalszym ciągu. Było bezrobocie, bieda. Wielokrotnie mi opisywał to. Ludzie mieszkali w luterach. Jakieś te w Sosnowcu, Slamsy, Abysynie i jakieś inaczej jeszcze, panie dyrektorze, był. Abysynia była, co jeszcze tam było? Takie Pekin był, tak. Pekin. Dziadostwo straszne. W ogóle Zagłębie było naprawdę, w tej chwili to byłoby nie do poznania. To, co jest w tej chwili, to jest cudo w stosunku do tego, co było. No i oczywiście poważne bezrobocie. Przez pół roku starali się
współpracować z biedaszybami. Biedaszyby wydobywały węgiel, więc ojciec z kolegą rozwoził ten węgiel gdzieś tutaj w okolicznych wsiach i sprzedawali, w ten sposób się utrzymywali. I to węgiel pozyskiwany właśnie głównie w biedaszybach. No i kiedy w 1937 roku był zaciąg z powrotem do Belgii, ponieważ Belgia zaczęła rozwijać górnictwo węgla, tutaj w Polsce, a nie było łatwo, bo Belgowie brali tylko rodziny perspektywiczne. Perspektywiczne to znaczy takie, które młode, które mogą mieć dzieci jeszcze, prawda? No wiadomo, chodzi o to, żeby również sobie zabezpieczyć przyszłe pokolenie tam już u nich na miejscu. W 1937 roku wyjechał, potem moja mama wyjechała, ja się urodziłem w 1938 roku. Przed jeszcze początkiem II wojny światowej tutaj w Polsce, bo w Belgii wojna zaczęła się znacznie później. W 1940 roku się zaczęła wojna, czyli ja już miałem 2 lata. I tu mamy taką miejscowość Zwartbek. Tak? Zwartbek, tak. Byłem, wyjechałem stamtąd jako 9-letnie dziecko, chłopak, a później już jako 30-paroletni młodzian, to jest człowiek w średnim wieku, odwiedziłem te tereny. Nic się nie zmieniło w tej miejscowości Zwartbek, poza tym, że już nie było kopalni, nie było tej wielkiej hałdy, bo tam hałdy były nie tak jak u nas usypywane, tylko tak jak ta jedna hałda w Sosnowcu, takie stożkowe, i tam wyciąg taki, prawda, linowy był i na przemian wagoniki wyjeżdżały i wysypywały kamień. Notabene w czasie wojny moi rodzice, taka była prawda, zbierali tam węgiel, żeby było ciepło w domu. W Belgii, jak sobie przypominam, panował głód. Belgia to jest kraj mały, gęsto zaludniony, który w czasie wojny był odcięty od swoich kolonii. I ja osobiście do dziś dnia pamiętam ten głód. Słuchajcie, to ściskanie w żołądku i ten głód tego, zwłaszcza braku tłuszczu. To jest taki specyficzny głód. Kawałek chleba można było jeszcze dostać, coś tam jeszcze do tego, ale to nie wystarczało. Do tego stopnia, że przypominam sobie, jak się brat urodził, brat niestety zmarł 1,5 roku temu, wierzy, jak się urodził, to kaszkę babcia z Polski przysłała. Z Polski babcia kaszkę przysłała dla dziecka. Może łatwo było dlatego, że Zagłębie wtedy Niemcy, jak wiecie, przyłączyli do Reichu, a zatem były drogi komunikacyjne łatwiejsze, aniżeli z generalną gubernią. Czyli, panie profesorze, taki los emigrantów i do tego jeszcze wojna. Jak ja wyczytałem o tej miejscowości Zwartbek i Genk, która to jest teraz całość połączonych miejscowości, to jeszcze dzisiaj mamy tam 1/3 cudzoziemców. 86 narodowości zamieszkuje okolice. W związku na pewno z rozwojem kopalń i węgiel tam do lat 60. jeszcze były dobywane. Ja sobie przypominam, kiedy tam chodziłem do szkoły, łącznie do trzeciej klasy, nie dokończyłem trzeciej klasy. Tutaj jak przyjechałem w 1947 roku, to mnie babcia posłała do drugiej klasy. No może ze względu na język, prawda, bo ja mówiłem na ulicy z dziećmi, to rozmawiałem po flamandzku, a nie po polsku, prawda? Także ten język był dla mnie łatwiejszy jako dziecka. Chociaż dzisiaj już ani słowa nie pamiętam. No może modlitwę jeszcze po flamandzku mógł zacytować. W każdym bądź razie no, sprawa była taka, że tam mieszkali Włosi, Czesi mieszkali, Jugosłowianie wtedy z różnych, ale najwięcej było Polaków i Włochów.
I muszę powiedzieć, że moja mama nigdy się nie nauczyła flamandzkiego, bo jak poszła do sklepu, to albo Polka, albo Włoszka, która i tak nie rozumiała, prowadziła ten sklep. Także mieliśmy różnych sąsiadów. Z jednej strony byli Polacy z Poznańskiego, z drugiej strony byli Polacy spod Zawiercia na przykład, Sokołowic, tu nazwisko Soku, tam Przybyłka. Sami swoi. Sami swoi, tak. Sami swoi. Jednym słowem, ja osobiście pamiętam koniec wojny, przypominam sobie koniec wojny, pamiętam jak Amerykanie wchodzili, miałem wtedy 7 lat, pamiętam jak Amerykanie wchodzili, jak ojciec mnie tam zabrał, prawda, wielka radość, sami Polacy w większości witali, a tu nagle Niemcy w takich krzakach, byśmy to nazywali hajda, w hajdzie, hajda to jest po niemiecku, po śląsku też się mówi, na hajdzie siedzieli Niemcy i zaczęli strzelać. Ojciec mnie natychmiast złapał za rękę i schowaliśmy się za takim murkiem. Po pewnym czasie Amerykanie odwrócili te czołgi, przejechali tam i później znowu zaczęło się wesele, prawda, radość. A Niemców już pamiętam, jak z rękami na karku, takich brodatych, nieogolonych, prowadzili do niewoli. Dokładnie to pamiętam, ale jeszcze pamiętam sytuację, kiedy schowaliśmy się, kiedy zaczęła się ofensywa w Ardenach i Niemcy zaatakowali. Amerykanie uciekali, gdzie pieprz rośnie. Wojska amerykańskie. Ojciec wtedy, pamiętam, taki koc rozłożył na ziemi i z rzeczy tego rzucał, mówił, ja uciekam, bo jak wejdą Niemcy, to mnie rozwalą. No ale mama się nie zgodziła. Na szczęście nie weszli. Myśmy się schowali w piwnicy i przez parę dni, parę nocy tylko słyszeliśmy, jak zbliża się ta ofensywa i w okienku piwnicznym widać było tak, jakby burza była na dworze, tylko błyski, błyski coraz głośniej, a później zaczęło błyski, błyski coraz ciszej, aż w końcu zamilkło. Czyli ofensywa się zakończyła, niemiecka. No więc tak, takie są te moje wspomnienia związane z tym okresem, kiedy ojciec był w Belgii. Jeszcze pamiętam, kiedy próbowali, kiedy policja belgijska, tak odpowiednik tej policji polskiej, tych granatowej policji, która służyła Niemcom. Zresztą, proszę Państwa, Belgowie współpracowali z Niemcami. Co dużo gadać. Pamiętam dokładnie, że parokrotnie robili u nas w domu rewizję, ponieważ ojciec pracował na kopalni, miał kontakty. Podejrzewali go te kontakty z ruchem podziemnym, ale zwłaszcza dlatego, że on pracował w kopalni jako górnik szczałowy, czyli miał do dyspozycji materiały wybuchowe. Zresztą później mi ojciec o tym mówił, że te materiały rzeczywiście wynosił i przekazywał ruchowi oporu. Także faktycznie to miało miejsce, ale nic nie znaleźli wtedy. Nic nie znaleźli i na szczęście, bo nie wiadomo, jak to się skończyło. Pamiętam, jak Niemcy uciekali, brali ostatnie rotoci outsiderzy, brali jeszcze. Przyszła sąsiadka i mówi, Gierkowa, schowajcie rower. Mieliśmy taki dziadowski rower, bo Niemcy zabierają te rowery. No więc mama zamknęła drzwi i po pewnym schowaliśmy się, po pewnym czasie rzeczywiście zaczął pukać ktoś, no ale nikogo nie było. Oni uciekali, ci outsiderzy, jeszcze na rowerach nawet. Ostatni uciekinierzy. Panie profesorze, no ważne wydarzenia padają, czyli ten rok 1945, zakończenie wojny tutaj w Europie. No i gdzieś pewnie w rozmowach z rodziną, bo jak pan wspomniał, język flamandzki, czyli taki
pierwszy język pana jako dziecka też, tak? Gdzieś... Może pierwszy był polski, tylko taki język, tylko dobrze żeśmy rozmawiali po polsku przecież. Na pewno pojawiają się w tych rozmowach jakieś tam informacje czy wspomnienia, a być może już jakieś pierwsze plany związane z Polską. Czy ta Polska się pojawiała, czy ona była cały czas gdzieś tam obecna w rodzinnych rozmowach, miejscowości rodzinne, ale przede wszystkim kraj rodzinny. Proszę Państwa, rodzice nigdy nie zamierzali zostać w Belgii. Oni cały czas żyli na walizkach, że kiedyś wrócą do Polski. Do tego stopnia, że nawet umeblowania nie było w mieszkaniu. Był jeden wielki piec na dole, to pamiętam, taki jeszcze kaflowy, charakterystyczny, na nogach, takie duże są w piece. Jakieś łóżko, gdzieś tam na górze też była sypialnia, dosyć prymitywne. To wszystko. Nie było nawet umeblowania. To był prymityw, naprawdę. Zresztą w wielu takich tych mieszkaniach Polaków, którzy przyjechali i nie dorobili się, zresztą w tych czasach nie było takiej możliwości, żeby iść do Ikei, prawda, i zaopatrzyć się w jakieś tam urządzenia, meble. Zawsze myśleli rodzice o powrocie do Polski i w związku z tym ja, zaraz jak się wojna zakończyła, została otwarta szkółka niedzielna, polska, szkółka niedzielna, gdzie uczono języka polskiego i geografii. Muszę powiedzieć, że były w tym samym miejscu dwie szkółki. Jedna była, że tak powiem, do której ja chodziłem, a druga była urządzona, za każdym razem nam tylko koronę domalowywali. Myśmy może zmazali. Nawet myśmy się przezywali, dzieci. Nas nazywano, ponieważ byliśmy w rodzinach, które chcą wrócić do Polski, a to już był 1946-1947 rok. Chcemy wrócić do Polski, to byliśmy bolszewikami. No, bolszewicy chcą wrócić do Polski, żeby tam... Natomiast tamci byli Londyńczycy, którzy nie chcieli wrócić. Nawet wśród dzieci był taki podział. No, ojciec od 45, gdzieś od połowy 45, bliżej 46, zaangażował się w ruchu właśnie tym związanym z powrotem ludzi do Polski. No, była Polska wtedy zniszczona, była Polska w zasadzie bardzo wyludniona. 22 miliony wtedy, 22, później 24. Na początku było 22 miliony ludzi w Polsce i wtedy ojciec był zobowiązany przez władze polskie, nie wiem na jakiej zasadzie te układy były, został przewodniczącym Związku Patriotów Polskich w Belgii. To jest zupełnie coś innego, aniżeli Związek Patriotów Polskich w Rosji. To jest zupełnie coś innego. Związek Patriotów Polskich w Belgii. I za podstawowe zadanie miał organizowanie przyjazdu, powrotu ludzi, którzy wyemigrowali za chlebem, którzy wyemigrowali za pracą. Powrotu tych ludzi do Polski, do kraju. Wróciło bardzo wiele tysięcy. Bardzo wiele tych. Dzisiaj to są już ich potomkowie, wnukowie, którzy zamieszkują Dolny Śląsk, te były zagłębie wałbrzyskie, Bytomu i bardzo wielu tych potomków, tych ludzi. No, muszę powiedzieć, że to są dziesiątki w tej chwili, wiele dziesiątków tysięcy ludzi, którzy wrócili do Polski. Którzy wrócili po to, żeby tę Polskę budować. Zwłaszcza górnicy. Między innymi Pstrowski, Wincenty Pstrowski. Notabene on chyba był zagłębiakiem. U mnie pracował. Tak. Między innymi Pstrowski wrócił. Także ojciec mój organizował te transporty. Organizował właśnie te wyjazdy. Dlatego był do 40. Rodzina moja mnie przysłali w 47 roku do Polski.
przesłanie. Ja nie wracałem do Polski, bo ja tu się nie urodziłem. Ja się urodziłem tam i mnie przysłali do Polski jednego w 1947 roku. A proszę sobie wyobrazić, co to było. 1947 rok, wszystko jest zniszczone. Nie ma połączeń kolejowych. I jechałem tydzień z obcymi ludźmi do Polski. No dzisiaj byśmy mieli sprawę sądową o pozostawienie nieletnich bez opieki. Nie. Powierzył ojciec takiej znajomej rodzinie. Ja ich nie znałem, ale ona była ojcu znana, ta rodzina. I proszę sobie wyobrazić, że jak przyjechałem po tygodniu jazdy, prawie tydzień, no bo to tam było 5 dni, 6 nocy, no, prawie tydzień. I okrężną drogą, bo nie było bezpośredniego połączenia, tory były zniszczone. Z Belgii jak się wyjeżdżało, to później pociąg skręcił na południe i pamiętam, wzdłuż Renu jechaliśmy w kierunku Austrii. Ja pamiętam te leje wokół rzeki i tylko kominy sterczące. Później wróciliśmy w kierunku Niemiec. W Niemczech stało się popołudnia na dworcach. A co się działo na dworcach w Niemczech? Strach opisać. Ja to pamiętam. Takiej biedy, takiego żebractwa, to ja nie widziałem. To było pierwsze w życiu. Myśmy już wiedzieli, ja tu pracowałem w 1947 roku, już Kongo było dostępne dla Belgów i tam się nagle życie poprawiło. Mieliśmy pomarańcze, mieliśmy różne... To w Polsce długo nie było. Myśmy byli. Ja miałem te w torbie, w plecaku, trochę tych, to nawet pomarańcze im dawałem. Tym Niemcom to ręce wyciągali. Straszne to było. Ale byli dumni. Dumni byli. Nie chcieli nic za darmo. Za takiego pomarańcza, pamiętam, dostałem grzebyk, którego ten człowiek sam z jakiegoś plastiku zrobił. I w ten sposób. Więc to są trudne rzeczy czasami do opisania, bo obraz no, trzeba w jakiś sposób przedstawić. Przyjechaliśmy do Będzina. Jest rano i ze zdjęciem mnie szukają, bo przecież ja nie znałem ani tego... Pierwszy poranek na Zagłębiowskiej ziemi. Tak, w Będzinie. W Będziniu, ja się pamiętam. Tak, w Będziniu, tak. I szukał mnie mój kuzyn Protek Kajewski. Wtedy on miał 13 lat. Z krzesnym, z moim krzesnym, który był trzecim mężem mojej babci Pauli, koziakiem. Szukali mnie ze zdjęciem, ale mnie znaleźli. No więc wziąłem ten swój stary rower, to właśnie złom, z tymi rzeczami. No i oczywiście wtedy nie było dróg. Z Będzina się szło na piechotę na Przełaj do Zagórza. No nie było to daleko. 45 minut, może godzinę się szło. Teraz to by się szło znacznie dłużej, bo trzeba by było omijać ulicami i iść, a wtedy na Przełaj się szło. Widać było, o tam już jest, prawda? Wieża kościelna. Wieża, tak, kościelna i można tam iść. Ale co ciekawe, to pamiętam. Później mi mówię, ja się pytam, co to za ruiny tam? A to tu było getto. Ten koziak, bo tu było getto właśnie. No więc to było to będzińskie prawdopodobnie getto. Po prawej stronie widzę hałdę, taką siwą hałdę. No teraz już jej nie ma. Także takie jeszcze wspomnienia. Rok byłem, ponad rok w Zagórzu. Chodziłem do szkoły tutaj. No i tak prawdę mówiąc zapomniałem tego flamandzkiego języka. Trochę się przestawiam na inny język, bardziej ważny w świecie. Nie. To później. No, na niemiecki. Także tak to wyglądało. W 1948 roku rodzina wróciła. Jak już się ta akcja skończyła. Czyli rok z dziadkami? Tak. Z dziadkami, z rodziną, z ciotką, bo wszyscy razem mieszkali w Zagórzu, w Zogórzu, jak się mówi, na ulicy Krakowskiej. Z drugiej strony była kopalnia, której już nie ma.
ona była zatopiona i długo była zatopiona. A Zagórze wtedy, proszę Państwa, to była w zasadzie, to się mówiło osiedle Zagórze, kolonia Zagórze, ale to była wieś, taka, no, te pola były tutaj w kierunku Klimontowa, to były wszystko, pole nie było w ogóle tej osiedla na Mecu, to dopiero powstało przecież jak ta Katowice powstawała, wtedy to się rozbudowało. Tak nawiasem mówiąc prezydentowi powiedziałem, że tak prawdę mówiąc, tam mi się należy kawałek na Placu Papieskim, bo na Placu Papieskim, Plac Papieski między innymi jest na polu mojego dziadka Jędrusika. No ale moja mama się rzekła, także nie będę dochodził. Prezydent na pewno się ucieszył, nie będzie problemu. Nie, z prezydentem bardzo dobrej komunikacji jesteśmy, także gdybym to sprawę postawił, może by zaczął działać. Czyli to Zagórze, tak? Zagórze, bo jak pan profesor opisywał jeszcze ze wspomnień ojca, to przedwojenne Zagłębie, bardzo też chaotycznie zabudowane, bo jak zajrzymy sobie w publikacje historyczne, to wiemy, najpierw była jakaś wieś, później powstawała kopalnia, później osiedle i do dzisiejszego dnia możemy to zaobserwować też w zabudowie wszystkich miast praktycznie Zagłębia Dąbrowskiego, że jednak ten przemysł był ważny i gdzieś tam koło kopalni było jeszcze pole uprawne, a były też i większe budynki, gdzie mieszkały rodziny górników i to wszystko pan zobaczył już będąc takim chłopakiem, tak? Tak, tak, tak. No muszę powiedzieć, że oczywiście wiele tych obrazków, które się wryły w pamięć, później odżyły, jak czytałem na przykład Ludzi Bezdomnych Czarnowskiego. Dokładnie, wypisz wymarły. Tak to było, tak to było. Oczywiście później już w PRL-u następowały duże zmiany, a zwłaszcza w latach 70. to cała infrastruktura już podlegała bardzo dynamicznej przebudowie, między innymi dzięki górnikom, prawda, dzięki hutnikom i tak dalej. Sądzę, że to były bardzo dobre czasy z tego punktu widzenia, no, w tych czasach Gierkowskich, tak zwanych, z tego punktu widzenia właśnie dla Zagłębia. Zresztą ojciec nie krył tego, że mimo, że okres życia, który spędził w Zagłębiu jako młody człowiek, no to ja powiem, że to jest chyba 10 lat. No nie więcej, 10 lat. Czyli można powiedzieć, że to jest taki 10-letni Zagłębiak jako dziecko tylko, bo później to była Francja, później była Belgia, później był powrót, no ale po powrocie parę miesięcy tylko mieszkał w Zagłębiu, w Sosnowcu, w Zagórzu, czyli w Sosnowcu jeszcze. Zagórze nie należało do Sosnowcu. Tak, mówiło się Zagórze koło Dąbrowy Górniczej, a nie Sosnowiec. Tak, także na tych korespondencjach jest Zagórze koło Dąbrowy Górniczej. Powiat Będziński. No to tak historycznie właśnie, że Zagórze ciążyło po Dąbrowie. No tak jak pan wspomina, czyli to Zagłębie gdzieś pozostało ojcu w sercu, mimo tego, że parę lat zaledwie jako młody człowiek przebył i dobrze się stało też, że i panu gdzieś do serca się to Zagłębie dostało, bo można by powiedzieć, że pan jest Belgiem, tak? No bo też pan spędził parę 10 lat, tak? Jeśli chodzi o przynależność, to muszę powiedzieć tak, no, kiedy przyjeżdżał król, bardzo znany król belgijski Boudouin, to był bardzo, osoba bardzo lubiana i poważana. On był w Katowicach, był w latach 70. Akurat miałem przyjemność rozmawiać, z małżonką był, to mi mówi, panie Gierek, niech pan pamięta, że ma pan dwie ojczyzny. No, oczywiście. Gdybym jako młody człowiek żył aż do okresu poboru do wojska i odbył służbę wojskową, to byłbym obywatelem belgijskim. Gdybym chciał teraz, jako urodzony, też nie miałbym wielkich problemów. Ale przecież ja jestem Polakiem, myśmy zawsze dążyli do tego, żeby być w Polsce, tutaj.
rodzice moi i to mi wpajali. My jesteśmy Polakami. Zresztą wszyscy nasi sąsiedzi, którzy byli z Polski, z Poznańskiego, z innych terenów Polski, wrócili do Polski. Wszyscy wrócili. Nie wiem, może teraz żałują ich niektórzy potomkowie, bo jak zlikwidowano wielki przemysł, górnictwo, hutnictwo i tak dalej, no to nie mają się z czego cieszyć, bo przecież oni go budowali po powrocie. Oni go budowali. Zresztą wielu to byli fachowcy, to byli wybitni fachowcy, oni uczyli nawet tutaj tutejszych pracowników, robotników, jak należy pracować. Także tak to wygląda. I ta rodzina, pewne perypetie nastąpiły, powrót do kraju, przyjechał też ojciec później, tak? Tak, przyjechali rodzice, to był 48 rok, również z transportem, jednym z ostatnich transportów przyjechali. Te transporty wyglądały, nie wiem czy Państwo wiecie, to były krowiaki i ci ludzie całymi rodzinami zajmowali te krowiaki, bo transport trwał już pod koniec trochę szybciej, ale też przez Czechy przejeżdżali krężą drogą, trwał parę ładnych dni. To nie jest tak jak teraz, że za parę godzin jest się tam, prawda, ja na przykład do Brukseli wyjeżdżam z domu, no powiedzmy o godzinie przed pierwszą o 12 i jestem w Brukseli o 7. No. Z przesiadkami to było w Strasburgu jeszcze, w tym we Frankfurcie jeszcze, ale po 6 godzinach średnio z tymi przestankami jestem już w domu, w mieszkaniu. To nie jest dom, tam jest mieszkanie, które tam wynajmuję. I takie też mieszkanie opuścili rodzice w Belgii i wrócili rodzice, do Polski. Rodzice mieszkali najpierw w Zarbergu, ja mieszkałem. Później się przeprowadzili do Genku na rok, a później na rok do Brukseli. Ojciec już jako ten zawiadujący sprawami powrotu Polaków już musiał być w konsulacie. To był już pracował w konsulacie jednocześnie polskim w Brukseli, więc to był jeszcze rok, kiedy w tym konsulacie pracował. Mam zdjęcia tego konsulatu, prawda, tych ludzi, którzy wtedy pracowali. No to są dawne lata, wielu z nich. Jeszcze do dziś dnia przypomina się jedna osoba, która mieszka w Bytomiu. To jest pan Skołucki, Marian Skołucki, nie wiem czy takie nazwisko Państwo znacie. Ma 93 lata, ma, no, widzę, że tutaj jest generacja średnia i młoda, a to była tamta, prawda, ojciec miał w tej chwili 105 lat. A ten Marian Skołucki ma w tej chwili mieszka i bardzo zawsze prosi o jakieś pamiątki, żeby mu przesłać, bo ma 93 lata. No są tacy, czyli którzy pracowali w tej konsulacie. Czyli mamy powrót do Polski i jak wcześniej pan profesor wspominał, tamta tymczasowość, że nie było nawet mebli jakichś kupowanych specjalnie, bo jednak była mowa cały czas o powrocie. Czyli co? Kiedy się pojawiła ta rodzina? Bo jesteśmy w kręgu rodziny. Rodzina się zjechała, no mieszkaliście razem i ten ojciec z wami trochę pobył, bo przecież on taki troszkę latający Holender był zawsze. To znaczy 48, prawda? Już wszyscy jesteśmy razem. Ojciec dostaje mieszkanie w Katowicach. No, rodzina się tam przeprowadza. Ja idę do szkoły, do RTPD w Katowicach numer 1, a później do PIKA. Ja zaczynałem PIKA. Znaczy, to moje liceum. Tak, liceum. PIK. Ja zacząłem jako pierwszy rocznik otwierałem PIKA. Tak, także bardzo, bardzo dobra szkoła. Oczywiście ten PIK to nie jest szczyt, tylko to było od Wilhelma PIKA, który się pisał przez pieski. To był prezydent w DDR-ze. Pierwszy prezydent DDR-u. No ale nieważne. To są też takie. No i zaraz ojca zabierają, znaczy zabierają. Bierze, że tak powiem, został oddelegowany, to najlepsze określenie, do szkoły partyjnej.
która przygotowywała kadry. To była dwuletnia szkoła partyjna. Dwuletnia. No i uczyli się wszystkiego, oczywiście marksizmu, leninizmu, prawda, wielu innych rzeczy. Nawet, jak mi ojciec mówił, uczyli się właśnie w jaki sposób zachowywać się publicznie, jak odpowiadać, to znaczy nawet takiego publicznego kontaktu ze słuchaczami. To dzisiaj jest też bardzo modne, ale wtedy już tego nawet uczyli. I proszę sobie wyobrazić, jest chyba 49 albo początek 50. Franek, ty mi przypomnij dokładnie, jak to mogło być, w którym to roku rozpoczął się na kopalni, na Juleuszu zaczął się strajk. Kiedy to było? 48. 48. Strajk na Juleuszu był. No i wtedy w rządzie panika, co robić? No ale mamy tutaj takiego jednego, jest Gierek, prawda? I posłali go na Juleusz, żeby ten strajk... do górników. Tak jest, żeby ten strajk w jakiś sposób załagodzić. A o co chodzi? Chodzi o to, że wtedy jeńców niemieckich zwolniono. Zdaje się, oni mogli wyjechać do Niemiec. Prawda, Franek? Jak to było? Niemcy, którzy pracowali, a węgla było potrzeba dużo wtedy, bo się kraj rozwijał. I co tu robić? No i podnieśli wtedy ilość godzin pracy górnikom. Górnicy nie mogli się z tym pogodzić, że jak to, mamy pracować dłużej niż inni? Zdaje się, do 10 godzin chyba, jak to się to było, czy do 9. I wtedy zastrajkowali. Przyjechał ojciec na tą kopalnię, Kazimierz Juliusz. No, obowiązek miał przyjechać. I co? Górnicy go złapali, schwycili i chcieli go wrzucić do szybu. No i mówi, no jak to jest? Tutaj przecież mój ojciec zginął. Ja jestem też górnikiem. Jestem synem osoby, która tu pracowała. No i tak, prawda, zaczęła rozmowa. Zrezygnowali z tych gwałtownych działań, a górnicy są bardzo, bardzo tak raptownie działają i raptusy, jak się mówi, mogą zadziałać. Mogli to zrobić. No i od słowa do słowa ojciec obiecał, że poprawią się warunki, chociaż później, wiele lat później, ponieważ to nie było takie szybkie z tą poprawą, później samokrytycznie powiedział, że jednak no, zbyt dużo obiecał. Obiecał, prawda, i nie zrealizował. Przyznał się do tego, że jednak do końca nie dotrzymał tego słowa górnikom. To była jego taka no, dosyć przykre wspomnienie, które... No i później, proszę Państwa, jak już ten strajk się zakończył w górnictwie, to już de facto w Warszawie nie miał czego robić. Już stwierdzili, że na tyle dojrzał, że może pełnić funkcję bardziej wartościową dla ówczesnej władzy. No więc w związku z tym oddelegowali go do pracy w Komitecie Wojewódzkim Partii. To już było po zjednoczeniu przecież, po zjeździe zjednoczeniowym, kiedy PPS i PPR się połączyły. I wówczas przyjechał do Katowic i był najpierw bodajże był kierownikiem Wydziału Ekonomicznego. I to jeszcze tam wtedy sekretarzem był Józef Olszewski, pamiętam to nazwisko. No i zaczęła się działalność. Państwo wiecie, no wtedy komitety wojewódzkie zwłaszcza, one pełniły bardzo ważne funkcje, również zarządzające. To nie były par excellence polityczne
działania. One pełnimy również rolę zarządcy związane z sterowaniem administracją i administracją gospodarczą w dużym stopniu. No i muszę powiedzieć, wtedy ojciec dosyć rzadko bywał w domu, ale bywał. Zresztą to był człowiek, który był bardzo rodzinny i pilnowałby te tradycje rodzinne jednak utrzymywać zawsze. Jednak, mimo że się wtedy bardzo długo pracowało, do po nocach nawet, to i na obiad przyszedł, żeby to ognisko domowe podtrzymywać. Natomiast ja osobiście i mój brat wiele kontaktów z ojcem wtedy nie mieliśmy. Tak prawdę mówiąc, nas wychowywała mama. Mama nas wychowywała, ojciec jednak był bardziej pracy. Dopiero wiele lat później, kiedy ja już byłem, pełniłem stanowisko, byłem profesorem, to wtedy nawiązaliśmy jakby na powrót z ojcem taki bliższy kontakt, ale już na gruncie nieco innym, nie rodzinnym. Ojciec często mnie się radził, często, prawda, pytał się, co myślę o takich czy innych posunięciach władz ówczesnych. No zwłaszcza dotyczyło to tej bardzo dużej, wtedy na dużą skalę, i muszę powiedzieć, że to mi się podobało w tych latach, industrializacji Polski. Ojciec, jako człowiek, który przeżył okres bezrobocia i to dwukrotnie emigrował z tego powodu, najpierw jako dziecko, a później jako dorosły człowiek do Belgii, notabene do tej Belgii udało mu się wyjechać dzięki wstawiennictwu, bo to na kopalni Kazimierz Juliusz ten zaciąg się odbywał, dzięki wstawiennictwu kolegi mojego dziadka Adama, socjalisty, który pamiętał, że o, tu Edward to jest syn mojego kolegi i odbył w tej komisji i właśnie zapisał ich na ten wyjazd, bo wtedy nie można było tak łatwo emigrować. To były listy i tam były pewne również priorytety. No jest, powiadam, ojciec radził mnie się, pytał, co myślę o takich czy innych sprawach. Oczywiście to nie były jakieś wiążące rady, to były raczej takie wewnątrz rodzinne, co ja myślę, a ja bym to tak zrobił, a to mi się podoba, to mi w mniejszym stopniu się podoba. To jest w tym dumie. A jeszcze pytanie właśnie odnośnie rodziny, bo tak jak pan profesor wspomina, ojciec pchnął się w tej karierze jednak, no kosztem rodziny musiało się to odbywać. Starał się gdzieś bywać z rodziną i w jakiś sposób poświęcać w miarę możliwości czas, ale jednak tą główną osobą trzymającą ognisko rodzinne to była mama. Aha, tak. I czy tutaj tego tatę, którego znamy przecież, mamy szczególnie młodsi z podręczników, czyli tego człowieka, który zarządzał de facto, czy to w województwie, czy później w kraju, czy to był też taki zarządca w domu? Nie. Jak wspominałem wcześniej, ojciec się wychował w rodzinie bez ojca. No więc tam zawsze mama panował matriarchat. I w zasadzie w naszym domu w pewnym stopniu też ta sama zasada istniała. Matriarchat w rodzinie. A pan profesor teraz na mogę patrzy w oczy żony, więc... Nie, my jesteśmy trochę innym pokoleniem, także w tej chwili, ale też jest matriarcha. I tak powinno być, tak mi się wydaje. Rządzą panie w domu, a panowie mają się zajmować sprawami, prawda, utrzymania tego domu. A panie mają rządzić i sterować mężami. Tak, ja jestem staromodny, no więc tak mogę być tego samego zdania.
Wielu młodych by się ze mną nie zgodziło, bo powiedzieli, nie, teraz powinno być wszystko 50-50, prawda? No, ale ja jestem tradycjonalistą, notabene obecny ruch tak, pisowski właściwie, no to podobnie myśli. Podobnie. Także, ale przez to ja wcale nie przestaję być socjalistą, ponieważ ojciec zawsze mi mówił, słuchaj, mój ojciec Adam był socjalistą i ja de facto jestem socjalistą też. Wprawdzie ojciec należał do komunistycznej partii Belgii, przedtem do komunistycznej partii Francji, ale to nie jest komunistyczna partia Związku Radzieckiego. Czyli to jest zupełnie coś innego. Następnie należał do PPR, ale później do PZPR, która była partią społeczenia socjalistów i Polskiej Partii Robotniczej. Ojciec należał do Polskiej Partii Robotniczej, również później po wojnie w Belgii. Tak. Także, proszę Państwa, dyskusja teraz, jeśli mówimy na przykład o tym rodzie i o tych wszystkich dylematach związanych z nazwą, to muszę powiedzieć, że właściwie to nie ma punktu zaczepienia poza czysto formalnym stwierdzeniem, że Polska Ludowa to był kraj komunistyczny. On nie był krajem par excellence komunistycznym. Co to znaczy kraj komunistyczny? Myśmy de facto takiego komunizmu, jaki był zaplanowany przez Lenina i Stalina, nie mieli. I do 1953 roku myśmy ten oczywiście mieli początkowo. To była wojna domowa w Polsce i przecież była wielka, była wojna związana z tym, że część podziemia tego właśnie londyńskiego, powiązanego z tymi Londyńczykami, którzy nie chcieli wracać do Polski, żeby budować ten kraj, to część tego podziemia jeszcze, ja pamiętam, gdzieś do 1953 roku jeszcze chodzili po lasach. To ja osobiście pamiętam, że były takie wypadki, na przykład w okolicach Złotego Potoku, tam działali, akurat byliśmy tam jak na koloniach i słyszeliśmy, że właśnie tam w lasach gdzieś doszło do strzelaniny i tych żołnierzy tak zwanych, jak oni się nazywają, żołnierze przekręci, a nie wykręci, przepraszam, wykręci. No więc oni walczyli. A proszę Państwa, przecież wszyscy my tutaj siedzący, ja i ci, którzy wrócili do Polski, co mieliśmy iść do lasu? Mieliśmy iść do lasu i zginąć w sposób głupi? Ojciec uczył mnie patriotyzmu od dzieciństwa i mówił, patriotą to jest ten, który buduje siłę gospodarczą głównie. Siłę gospodarczą swojego kraju. To jest największy patriota. A nie ten, który w sposób głupi da się zastrzelić. Dlatego też bardzo często odwoływał się do historii. I na przykład był bardzo chętnie studiował historię jeszcze królestwa ostatniego XIX wieku, Królestwa Polskiego, gdzie był taki podział na tych romantyków, którzy chcieliby zginąć, prawda, jako patrioci, i tych, którzy, tak jak Drucki Lubecki właśnie budowali gospodarkę polską, łącznie ze Staszicem. Był taki, prawda, wybitny człowiek. Staszic przygotowywał wielkie plany, on był naukowcem, Drucki Lubecki był tym, który częściowo realizował właśnie jego plany. I budowali siłę gospodarczą Polski. Nie, jeszcze nie państwa polskiego, bo to było Królestwo Polskie. Ale był to odruch patriotyczny?
Tak. Dopiero drugie bardzo patriotyczne wydarzenie spowodowało zniszczenie tego ruchu. I uznano Druckiego-Lubeckiego uznano za takiego właśnie zdrajcę współpracującego z carem. To było powstanie listopadowe, które spowodowało, że zamknięto granice celne, znaczy stworzono granice celne i nie można było wywozić z Polski towarów na dalej na wschód, na ten wielki rynek. Proszę Państwa, wielki rynek. Zawsze mi ojciec mówił, pamiętaj synu, niezależnie od tego, jaka jest polityka, to Polska może się rozwijać i będzie się rozwijać wtedy, kiedy jako wyżej rozwinięty kraj, technologicznie, musimy go rozwinąć technologicznie, żeby była pomostem z zachodu na wschód. I na tym możemy zyskać tylko i może się rozwijać. To jest wielki rynek. I co się dzieje teraz? Proszę zobaczyć. Trump wprowadza cła. Wprowadza cła na wiele towarów. On myśli głównie o Chinach, prawda, żeby się odciąć od Chinów, od Chińczyków, ale przy okazji uderza w Unię Europejską. Przy okazji uderza w Unię Europejską. Do końca maja Unia Europejska musi się ustosunkować do tego, co Trump zarządził, prawda, wprowadzenie tych celów. I szczególnie uderza w jaki kraj w Unii Europejskiej? Niemcy, bo Niemcy są wielkim eksporterem, to jest właściwie po Chinach największy eksporter na świecie. Niemcy z tego żyją. To jest jedyny kraj w Unii Europejskiej niezadłużony, odwrotnie. Oni mają awuary zgromadzone, mogą inne pożyczać. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy zbudowali silny przemysł, którego nie zniszczyli. Tak jak myśmy, w sposób głupi zniszczyli, powiedzmy częściowo zniszczyli. Dzięki, na skutek wprowadzenia planu Balcerowicza, który i to z tym nie kryje się, uważam, to był największy szkodnik, jest największy szkodnik gospodarczy w Polsce. W ogóle. Czyli panie profesorze, ta historia gospodarcza jest niezwykle ważna. Tak. Przybyliście tutaj do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie już od tych czasów Staszica, Druckiego-Lubeckiego te tradycje gospodarcze były bardzo silne i zakłady były budowane, ale ojciec mógł spełnić chyba te swoje marzenia o rozwoju gospodarczym, o industrializacji w momencie, kiedy objął władzę w kraju, tak? I chciałem zapytać o ten moment, czy to w jakiś sposób już się w domu gdzieś przewijała taka myśl, czy rozmawiało się o tym, tak. Czy to było tylko takie bardzo, bardzo niespodziewana wiadomość Was? Nie, to nie było niespodziewana wiadomość, to właśnie był jego główny cel. O jego główny cel, on przejmując władzę, zgodząc się na przejęcie, bo to jeszcze nie było tak, że on walczył o to, prawda, za wszelką cenę. Po prostu była taka sytuacja, musiał, bo krew by się dalej lała. To było straszne, to co nam groziło. I wtedy zgodził się przejąć władzę, myśląc od razu o wielu takich rozwiązaniach. Ponieważ był z zachodu, no, tam pracował, tam, to właśnie miał na myśli lepsze wykorzystanie swoich układów z Zachodem po to, żeby właśnie rozbudować gospodarkę tego kraju, zawsze mi mówił, synu, ja no, bardzo mi zależy, martwię się tym, co nastąpi, a to było jeszcze, to były lata 70., co nastąpi w nowym tysiącleciu, po 2000 roku, co nastąpi. Trzeba te Polskę przygotować na tę sytuację, żeby Polska zaistniała, bo w ogóle mogła Polska przestać istnieć. W ogóle. Czyż kraj, który się nie rozwija, po pewnym czasie idzie do zaniku. To jest, zaczyna się ograniczać i terytorialnie, i w każdy sposób. Ludzie wyjeżdżają i nie ma. Co się w tej chwili dzieje? Co się stało? Miało być w Polsce
zgodnie z tym, co planowano w 70-tych latach, demografowie liczyli, miało być w Polsce gdzieś 43, w tej chwili 43 miliony ludzi. A ile mamy? 38. Co się stało? Część wyjechała, jakieś do 3 milionów wyjechało, a 2 miliony się nie urodziły, bo sytuacja gospodarcza już na to nie pozwalała. No więc brakuje. Brakuje. Więc pierwsze kroki, które zrobił, pierwszą rzecz, którą zrobił, to zaczął rozbudowywać zarówno mieszkalnictwo, żeby ludzie mieli i pracę, i gdzie mieszkać, a następnie przemysł, żeby mieli pracę. I taka jest prawda. Każdy ekonomista, panie profesorze, ekonomisto, każdy ekonomista powie, że bez przemysłu nie ma pracy, będzie emigracja, bo jedno miejsce w przemyśle jeszcze dodatkowo daje kilka miejsc w usługach pracy. I to jest to. Dlatego zaczęto rozbudowywać w różnych regionach kraju, między innymi właśnie w Zagłębiu, przemysł. W Zagłębiu powstała jedna z większych w świecie hut. I martwię się w tej chwili, bo ta sytuacja, którą Trump wywołał, związana z cłami na stal, może spowodować, że stal chińska, które oni mają tam 30 milionów ton nadprodukcji, ta stal chińska, nawet więcej, stal chińska zaleje Europę, tania stal, i to może spowodować, że huta Katowice umrze. Tym bardziej, że właściciele nie są polscy. Zresztą za bezcen, za niewielkie długi sprzedano tę hutę. Za niewielkie długi. Niestety działo się to za władzy lewicy również. Ta działalność niekorzystna ze sprzedażą, wyprzedażą gospodarki, gdzie przychodziły obce firmy i albo likwidowali, jeśli to był dział, który mógł konkurować z tym, co oni mieli u siebie w kraju. To likwidowali tutaj po prostu. Od czego zaczęto? Zaczęto od elektroniki. Elektronikę zaczęto najpierw likwidować, którą myśmy wielkim kosztem zaczęli budować w latach 70. i mogliśmy dalej rozwijać. No niestety okres od 1989 roku aż mniej więcej do początku lat, kiedy PiS przejął władzę, tak, to był, czyli tak zwane trzecia RP, wcale nie jest tym okresem, moim zdaniem, takiego rozkwitu, jak to niektórzy chcieli, żeby to publicystycznie, prawda, zabrzmiało. Nie jest. Wtedy właśnie miało miejsce zamykanie zakładów. Ponad 800 potężnych zakładów zlikwidowano. I to, co mówiła pani premier Szydło, nie mam do niej tutaj specjalnie jakiejś atencji w ogóle jako premiera, ale powiedziała jedno. Powiedziała, że są, że tak powiem, że ona powiedziała ogólnie, Polska jest w ruinie. Powiedziała to w Nowej Soli, ja pamiętam wtedy to się działo, w Nowej Soli, która miała wielkie zakłady i to było przed ruinami tego zakładu, to były zakłady, fabryka budowy maszyn odlewniczych. Pamiętam, to chodziło o te maszyny odlewnicze w Nowej Soli. Szkielet stał, no mówi, Polska jest w ruinie. Oczywiście ja tego tak nie mogę powiedzieć, bo z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. A tak prawdę mówiąc, sądzę, że to byłoby właśnie tendencją mojego ojca. On ciągle o tym myślał, żeby zbliżyć Polskę do Europy. Tak, żeby ją wprowadzić. Tak jest moje odczucie po tym wszystkim, po rozmowach z nim, że właśnie zbliżenie z Europą, zresztą próbował to wszystko robić, otworzył przecież kraj na zachód, to jest
między innymi właśnie efekt tego otwarcia, że jesteśmy w tej chwili w Unii, również efekt tego, tej industrializacji, która nastąpiła. Próbowano wiele zniszczyć, ale wszystkiego nie zniszczono, prawda? Przede wszystkim nie zniszczono kadry. Ludzie zostali, wysoko wykwalifikowana kadra, która to została. I to oczywiście też Zachodowi się przydało później. No, jednym słowem, Polska nie jest w ruinie, z tym się nie zgodzę, ale przemysł wtedy, kiedy to było mówione, był w ruinie. Teraz może to już się trochę poprawiło. Natomiast to, co się widzi, prawda, jeśli chodzi o infrastrukturę, no to szapoba. Oczywiście to jest skutek tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. I możemy rzeczywiście z przyjemnością patrzeć na naszą infrastrukturę. No wiele z tych inwestycji to są inwestycje drogowe, ale przecież no musimy powiedzieć, że one były jednak tam dobrą sprawę rozpoczęte, tak zwane dwupasmówki, drogi szybkiego ruchu w latach 70. Czyli mamy tą dekadę gierkowską i jak pan profesor wspomina, nie było to dla was zaskoczeniem, że jednak ojciec w pewnym momencie tą władzę przejął, czy zgodził się na to, żeby poprowadzić Polskę przez następne lata. I pan już jako dorosły człowiek w tym momencie mówi, że jednak próbował kontaktować się, radzić się, czyli te kontakty były jednak żywe, chociaż można by pomyśleć, że będą jeszcze bardziej ograniczone, bo jednak tych obowiązków była masa. No to prawda, ja mieszkałem w Katowicach, rodzice w Warszawie mieszkali tam w takiej nie swojej, chociaż próbowali przypisywać, że to jest ich posiadłość. Oczywiście to było rządowe lokum. Także myśmy się widywali od czasu do czasu na święta, prawda, w czasie urlopów mieliśmy szansę się widywać. No ja często w Warszawie, jako członek Polskiej Akademii Nauk, często wyjeżdżałem do Warszawy na posiedzenia, więc wtedy ich odwiedzałem również. Więc to były takie sytuacje. Ale muszę powiedzieć, że zbliża się rok powstania Solidarności. Solidarność powstaje, mamy już prawie że rok, to jest 89 i 80 zbliża się i wówczas zaczyna się rozłam partii samej. To jest tak trochę pod wpływem i sytuacji oraz działalności naszego wielkiego brata, wtedy tak się mówiło, wielki brat, któremu nie bardzo, zresztą kryzys światowy zaczynał się również, ponieważ ceny surowców na świecie generalnie zaczęły iść w górę, tak pod koniec lat 70. Rosjanie ograniczali swoje dostawy do Polski również. No i wtedy Polska miała niewielkie długi. Myśmy brali środki na rozbudowę. Głównie chodziło o tak zwane kredyty na samospłatę, czy kredyty, które miały posłużyć na przykład w budowie fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku i Tychach i miały się spłacić. Również wiele innych takich było inwestycji. Ponad 100 licencji Polska wtedy nabyła. I nie jest tak, jak wszyscy mówią, że jak mówiono wtedy, że wszystkie były do niczego. Były niektóre mniej udane. Zresztą Gierek nie decydował o tym, tylko decydowali zarówno technokraci, jak i naukowcy, technicy, którzy oceniali jakość. Oczywiście Zachód wyzbywał się trochę tych swoich starszych technologii, kiedy miał już nowsze, prawda, na warsztacie. To jest normalna rzecz. Tak się zazwyczaj robi. Ale kupiono wtedy wiele bardzo istotnych technologii. Zadłużenie
było rzędu 9,2 bodajże procent. A przecież, a ile teraz my mamy zadłużenie? No, 55, ale to jest oficjalnie. Natomiast gdyby policzyć tak na dobrą sprawę, to powinniśmy konstytucyjnie, czyli powyżej 60, bo do 60 konstytucyjnie, prawda, jest to ta kotwica, a później zaczyna się kryzys. Więc na razie balansujemy, ale ciągle się zadłużamy. Ciągle się zadłużamy. No, wtedy to było 9,2 i to stanowiło w pewnym sensie argument dla przeciwników ojca, głównie inspirowanych przez Moskwę. Doszło do przewrotu pałacowego, bo to był zamach. To był zamach stanu. Wtedy to, co zrobił Jaruzelski z Kanią. Ojca internowano później, pod koniec 80 roku. Był najdłużej internowany. 81, tak. Był najdłużej internowany. Ponad rok. Ponad rok i coś 12 dni. Tak, ponad rok, ponad. Zabrano emeryturę dożywotnią. Zabrano mu emeryturę. Gdyby nie to, że pracował w Belgii, w Francji, to by byli żebrakami. Dzięki emeryturze belgijskiej i francuskiej jakoś, prawda, do końca życia przetrwali. Przeprowadziłem ich z Katowic do Ustronia. No i tam żyli ojciec, bo to się działo pod koniec lat 90., jak ich przeprowadziłem. Nie, wcześniej, na początku lat 90. I ojciec jeszcze chyba tam ponad 10 lat w Ustroniu żył, dożył 88 lat, a mama jeszcze dłużej, była młodsza o 5 lat, no i dożyła 89 lat. Jestem z rodziny długowiecznej, bo moja babcia Paula żyła 93 lata, więc, a ja skończyłem 80, więc liczę, że jeszcze nie ostatnie to spotkanie z Państwem, z nami tutaj. Jako świadek historii. Jako świadek historii. Ale Panie Profesorze, zanim jeszcze powiemy coś o tym bezsłynkowym okresie życia rodziców, no to do tych lat 70. ja też jako młody człowiek i czytający jakieś doniesienia prasowe czy publikacje, no Polska się otworzyła też w związku z tym, że można było łatwiej wyjechać za granicę. Ojciec jako szef składał wizyty zagraniczne i do nas przyjeżdżali też chociażby prezydenci Stanów Zjednoczonych, co nie było wcześniej, w ogóle nie działo się wcześniej. No i można powiedzieć, że mama stała się pierwszą damą. To chyba też w historii polskiej, jak prześledzimy lata wcześniejsze, no, tak, no, pierwsza dama, historycznie rzecz biorąc, bo czy jakbyśmy tu zapytali Państwa o Panią Moździcką, choćby przedwojenną, czy Panią Gomułkową, czy jakieś inne żony, no to raczej to pierwsze damy nie były. No, co o tej pierwszej damie by Pan powiedział? Po pierwsze muszę powiedzieć, że ojciec, jak powiedziałem, no, wychowywał się na Zachodzie, prawda? No i był przepojony pewnymi innymi wartościami, prawda? Mniej takimi feudalnymi jak tutaj u nas. I w związku z tym wprowadził, ojciec wprowadził. Później inni zaczęli naśladować właśnie te kontakty międzyrządowe właśnie z żonami. I sądzę, że to on był pierwszy w tym tak zwanym naszym baraku, tak, w tym obozie. Wesołym obozie. Najwesołszym baraku obozu socjalistycznego. Tak, no, tak się to mówi. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o mamę. Mama była moim zdaniem prostą, uczciwą kobietą, która się potrafiła godnie zachować w środowisku właśnie takim, i zagranicznym, i tak dalej. Nieprawdą jest to, co wypisywali z tymi wyjazdami jej, prawda, do Paryża, do fryzjera. To są takie, prawda, potworne bzdury, które wypisywano. A kto wypisywał?
Kto wypisywał? Wypisywali ci dziennikarze, którzy byli w dyspozycji Hani i Jaruzelskiego. To jest taki wewnętrzna opozycja. Czyli, proszę? Taka wewnętrzna opozycja. No może ktoś powiedzieć, że tutaj ja Jaruzelskiego tak, prawda, nisko oceniam. No ja Jaruzelskiego znałem osobiście, poznałem go, wielokrotnie się spotykałem i muszę powiedzieć, że był bardzo uniżony, zawsze w stosunku do ojca, zawsze na baczny stawał, zawsze jak to mówi, kopytami stokał, tak? A później, kiedy go internowali ojca, to w ogóle się nie odezwał. Czyli był to człowiek taki zamknięty, intrawertyk taki, prawda? Nie mówię egoista, w każdym bądź razie koniunkturalista. Koniunkturalista. Oczywiście ja uważam, że to, co chcą zrobić teraz, pozbawić go tych szlifów generalskich, to jest bzdura. To jest bzdura i to jest powiedziałbym świństwo, ale nie dlatego tak mówię, że go uwielbiam, tylko uważam, że z punktu widzenia właśnie nawet tradycji polskiej, nie wolno. Polska tradycja jest taka, że o zmarłych nie mówi się źle. To jest taka prawdziwa, jak to mówią Polacy, echte polnisze, tak? Tradycjon. Polacy. Prawdziwa polska tradycja, zmarłych zostawia się w spokoju. Piłsudskiego po wojnie nie ruszono. I właśnie, ani Piłsudskiego nie ruszono. Ja nie wiem, czy kiedyś ruszą Lecha na Wawelu. Bo nie sądzę, że akurat tam powinien trafić, ale nieważne. To nie jest takie istotne, gdzie on trafi, prawda? I to również to, gdzie człowiek leży, wcale nie świadczy o tym, kim on jest, bo to jest tylko ważne dla potomków, dla tych, którzy o tym myślą. Dlatego ja uważam, że rodzice pochowani tutaj w Sosnowcu mają najgodniejsze miejsce, właśnie ta ziemia. Jest zawsze ojciec o tym mówił, nie wolno mi gdzieś idzie, ja tutaj chcę leżeć przy swoich rodzicach, bo to jest moje zagłębie, tak zawsze mówię, to jest moje zagłębie. I to może być takie nawet podsumowanie tej naszej rozmowy. Ja myślę, że przelecieliśmy tak kolokwialnie mówiąc wiele dziesiątków lat i Państwa historii rodzinnej, ale też historii Polski, historii Europy. Może ktoś z Państwa miałby jakieś pytania? Proszę, pan był pierwszy tutaj w trzecim rzędzie i za chwilę poprosimy pana przewodniczącego. A tak, dobrze, odwrócimy teraz. Drodzy zagłębiarze, jestem ostatnim żyjącym ministrem górnictwa energetyki. Proszę was wszystkich, popatrzcie na tego orła w koronie. Dzisiaj spotkaliśmy się, aby wspominać pamiętność Edwarda Gierka. Jak wiecie, z jego polecenia zostałem naczelnym dyrektorem Dąbrowskiego Zjednoczenia. Kiedy zacząłem robić porządki techniczne, to on mi powiedział: słuchaj, to jest za mało. Ty się popatrz na tą młodzież zagłębiowską, która zamiast iść na stadiony, to pije piwo przy budkach. No to pytam się, co ja mam zrobić? Masz tą młodzież wciągnąć na stadiony. I tak zostałem prezesem klubu Stal, którą zamieniłem na klub sportowy Górniczy Klub Sportowy Zagłębie, który po 3 latach zdobył 2 puchary i był wicemistrzem Polski.
i Edward Gierek załatwił mi, że Zagłębie pojechało na turniej Interligi do Ameryki. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo. Historia zatoczyła koło. Pan profesor urodził się w Belgii, tak jak słyszeliśmy, a swoje 80. urodziny obchodził też w Belgii we wtorek. Więc mam prośbę, jeżeli państwo pozwolicie, zaśpiewajmy muzykę. W jednej wypowiedzi swojej Edward Gierek wypowiedział się w sposób negatywny o Żydach i sionistach. Czy faktycznie to był jego pogląd, czy to był lapsus? O tym może wody śląskie, które zaleje. Przepraszam, jestem mniejszością narodową, więc dlatego pytam o to. Dobrze, już odpowiadam. Więc ja byłem na tym spotkaniu, również to było na Placu Dzierżyńskiego i tam była mowa o tym, że tym, którzy prawda, wywołują te perturbacje społeczne wtedy, Śląska woza połamie, ale tam nie było powiedziane komu. No tak. Natomiast ja się, nie było, ja się ojca pytałem później, o kogo ci chodziło? On mówi, chodziło mi o Moczara i jego grupę. To głównie Moczar i jego grupa, oni przecież tam kręcili. Nie chodziło o ani o sionistów, ani o Żydów. Ojciec nie był antysemitą. Chciałem to usłyszeć. Nie był. Powtórki byli z telewizji i też nie było. Nie, nie było. To dotyczyło Moczara i jego grupy. I to nagranie w Muzeum Śląskim przedstawiają ludziom z całej Polski jako gdzie jest mikrofon? Przepraszam. Panie dyrektorze, to proszę Roman, to sprostować. Mikrofon? Ja mam... mikrofon? To ja mówię teraz. Panie profesorze, ja mam taką propozycję, bo piętro wyżej jest wystawa. Tam jest taki film dokumentalny, gdzie przytaczamy również tą wypowiedź Edwarda Gierka z 1968 roku. I uczciwość po naszej stronie polega na tym, że w tym filmie dokumentalnym jest potem kamera na twarz pana profesora Taty, który mówi, wstydzę się tych słów. I dokładnie daje komentarz temu, więc też bardzo prosił, żebyśmy... Ja zachęcam państwa do obejrzenia tej wystawy. Ten film dokumentalny można znaleźć nawet na YouTubie. Tytuł jest Nikt mnie już o nic nie pytał. Bardzo ciekawy film dokumentalny. Jest jedno słowo tylko, tak. Prawda? Wichrzycielu. Tak jest. Wichrzycielu. A wichrzycielem była grupa moczarowska. Tak jest. Natomiast korzystając już z okazji, że mam mikrofon, panie profesorze, ja zagram troszkę w nutę emocjonalną. Co pan profesor czuł, jak zobaczył tysiące ludzi na pogrzebie tamtym? No cóż, ja wtedy zabierałem głos właśnie. Ja wtedy zabierałem głos przed trumną ojca. No i oczywiście z jednej strony no, czułem tą dumę, że jednak ludzie pamiętają, że pamiętają. I to na pewno nie było tyle, ile prasa podawała, bo podawała prasa, że to było około 10 tysięcy, no było znacznie więcej. Widziałem, jak jeszcze pogrzeb już się zakończył, jeszcze szli ludzie i to całe tłumy. Ja wtedy żegnałem ojca i podkreśliłem jego właśnie wielką rolę w tym przełamaniu tego kryzysu, który miał miejsce w 70 roku. To było najistotniejsze wtedy. I następnie w uruchomieniu mechanizmów, które spowodują, że ta fala młodzieży, 2,5 miliona ludzi czekało, młodych ludzi już na rynku pracy, że w końcu o nich pomyślał i
postawił na politykę właśnie inwestycji i na politykę budownictwa mieszkaniowego, bo to są ściśle związane ze sobą bardzo istotne kwestie. Po to, żeby tak jak jego w młodości spotkał los emigranta, tego, który musiał, prawda, wycierać obce kąty u kogoś, żeby ta młodzież nasza, te 2,5 miliona ludzi, którzy byli tuż przed podjęciem pracy na rynku pracy, żeby ich to samo nie spotkało. I to podkreśliłem. To jeszcze tylko jedno pytanie, panie profesorze. Wiemy z przekazów medialnych, że generał Jaruzelski nie chciał pojawić się z różnych przyczyn na pogrzebie taty, chociaż miał taki zamiar, żeby przyjechać. Oczywiście wiem to tylko z przekazu medialnego. Była rozmowa z panem profesorem o tym sławnym liście generała Jaruzelskiego do pana jako syna. Czy faktycznie pan profesor nie przeczytał tego listu? Dostałem ten jego list, ale ponieważ ja znałem Jaruzelskiego i wiedziałem, jaki jest jego stosunek, po prostu go nie przeczytałem, nie odpieczętowałem nawet i wrzuciłem do swoich, że tak powiem, zbiorów, które może kiedyś, jak już będę na emeryturze, otworzę i być może go znajdę w tych szpargałach. Na pewno go znajdę i wtedy dam wam odpowiedź, co tam było. Ale nie spodziewam się żadnej rewelacji. Proszę bardzo. Ja chciałam się podzielić refleksją odnośnie pogrzebu pana Edwarda Gierka. Byłam wtedy w Ustroniu, tam służbowo. Proszę sobie wyobrazić, co się wtedy stało. Zaczęły być syreny. Wszyscy ludzie, którzy byli dostępni, wyszli na ulicę. To było coś niesamowitego. A radio nadawało wtedy taką refleksję, że ulicami, które, drogami, które prowadzą na cmentarz, gdzie będzie pochowany, to idą tłumy. I potem było jakieś zdjęcie, nie wiem, już nie pamiętam, czy to było nawet w prasie ukazało się, tak z lotu ptaka. To było coś niesamowitego, głowa przy głowie. To było tak społeczeństwo miasta Sosnowca i okolic żegnało. Dziękuję. Tak jest. Zgadza pytanie, czy nawet stwierdzenie. Ojcu odebrano emeryturę, tutaj polską emeryturę. I w związku z tym wystąpił o emeryturę francuską i belgijską. I mu przyznano tę emeryturę. Oczywiście to nie był ekwiwalent bynajmniej, dlatego że generalnie rzecz biorąc, na przykład jeśli by porównać z Gomułką chociażby, to Gomułka żył sobie, prawda, w ten sposób, że nawet miał do dyspozycji oficera, który go pilnował, miał do dyspozycji samochód, prawda, i oddzielną willę pod Warszawą, plus opierunek, czego mój ojciec nie miał absolutnie. Żyli z mamą jako osoby zupełnie prywatne, nie mające jakby nic wspólnego z jakimiś takimi ciepłymi kieleszami, jak w przypadku Gomułki. Także tutaj poza tym no, trzeba powiedzieć, ja go przeprowadziłem z Katowic do Ustronia, a Ustroń był wtedy już ruiną. Myśmy wszystko robili żoną, i żeby to wyremontować, żeby tam było ciepło. Mieli zimno, dach przeciekał. No, nie było to miodu. Malutki domeczek. Malutki dom, dwa. Żona mówi, po co ja o tym mówię? No, mówię, że chodzi o te kielesze. Właśnie o te chodziło o ten kontrast, tak. Dla mnie taki... Natomiast jeśli chodzi o osobę, która zmarła w więzieniu. Ojciec był w Warszawie i na pewno nie miał tutaj osobiście nic wspólnego z tą osobą. Wiem, że był za Gomułki jeden przypadek. Kary śmierć. W Bielsku. Ojciec aktualnego aktora. Był taki przypadek. No i oczywiście ojciec to potępiał ten przypadek, ale to był raz, to była decyzja Gomułki. Podobnie zresztą jak Gomułka wydał decyzję do strzelania wtedy na wybrzeżu. Tak, też była jego decyzja i on się tego później nie mógł wytłumaczyć, bo wydał decyzję, że najpierw, prawda, mają strzelać w siebie, później w nogi i tak dalej. No także tutaj ja
Gomułkę Rurków można charakteryzować w różny sposób. On ma duże osiągnięcia, Gomułka. Duże osiągnięcia ma dla tego kraju, zwłaszcza jak chodzi o ziemię zachodnie i zagospodarowanie ziem zachodnich. On się sprzeciwił Rosjanom, żeby wywozili cały majątek i później podpisanie paktu, prawda, znaczy tej umowy z Niemcami, kiedy to Willy Brandt przyjechał i klękał, prawda, w Warszawie. No to jest, że tak powiem, to jest ten szczyt osiągnięć Gomułki. Z drugiej strony, gospodarczo no, był takim ascetą. No, to był zastój, gospodarczy zastój. Na nic nie było pieniędzy, prawda? Jak przyjeżdżał do Katowic, to na przykład musieli ukrywać sytuację, że budowane są różnego rodzaju tutaj obiekty w tej tak zwanej katandze, bo to się nazywało dlatego katango, bo tutaj się budowało. Budowało się zarówno domy, prawda, zakładowe wtedy, bo zakłady się na to składały, ale powstała fabryka samochodów między innymi. Gomułka był zaskoczony i wręcz, prawda, niezadowolony z wielu spraw. Ale no, każdego człowieka z władzy trzeba per saldo traktować. W przypadku mojego ojca myślę, że ta analiza per saldo jego pozytywnych stron i jego błędów, bo na pewno były błędy, raczej przemawia za tym pierwszym. To znaczy więcej zrobił, aniżeli zaszkodził temu kraju. Taka jest. Taka jest. Było to widać po piłeczkach, które wrzucaliśmy na górę. No właśnie. Tak, te piłeczki swoje powiedziały. Ale nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem. No tak, tam się wypowiadali wszyscy, którzy zwiedzali wystawę. Czy jeszcze ktoś z Państwa jakieś pytania? Dziękujemy za uwagę, a przede wszystkim panu profesorowi i jego małżonce.